Amur, jesiotr, karaś, karp, lin, leszcz. Te i inne ryby można złowić na łowisku typu No Kill w Goryniu. Od początku funkcjonowania obowiązuje tu zasada humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami. Stawia się tu na naturalne pasze i zachęty. Należy też przestrzegać zaleceń sanitarnych. Ryba musi być wyłowiona w podbierak, położona na macie, odkażona. No i po sprawdzeniu, czy jest wszystko w porządku, wypuszczona do wody w zależności od tego, czy ewentualnie jakiś wędkarz chciałby kupić. Do 3 kg można u nas rybę kupić, powyżej 3 kg wszyscy wracają, wszystkie ryby wracają. Bardzo tak rygorystycznie podchodzę do tego i często sprawdzam, jak ci ludzie, wędkarze zachowują się. Na całe szczęście jest naprawdę gro wędkarzy, którzy no, potrafią zadbać o tą rybę. I jak się tu łowi, zapytaliśmy samych wędkarzy. Dużo ryb jest, przede wszystkim jesiotry, no i karpie są ładne. A jak dzisiaj idzie łowienie? No dziś tak słabo ogólnie, jest taki dzień, ale nie ma tragedii. Szukałem czegoś najbliżej mnie i tak właściwie tutaj przyjechałem. A widzi pan, jakie są plusy tego miejsca? Przede wszystkim to, że mamy tutaj 3 takie duże akweny, można powiedzieć, i to jest dużym plusem. Łowisko 3 stawy w Goryniu w gminie Jastrzębia to 3 zbiorniki o łącznej powierzchni ponad 5 hektarów. W planach budowa jest 4. zbiornika. O, będzie rzut? Fajna rodzinna atmosfera, fajni ludzie, fajny jest tutaj właściciel. Jak ryby biorą? A to zależy od dnia, ale różnie. Raz jest tak, że można fajnie przyłowić, a raz tak, że praktycznie w ogóle można zejść o kiju. No dzisiaj troszeczkę połowiłem już, chociaż krótko jestem, ale połowiłem. A co panu się udało dzisiaj złowić? No, dzisiaj 6 karpi wyciągnąłem. Teren łowiska jest w rodzinie Jabłońskich od 1832 roku. Przed laty istniał tu młyn i olejarnia oraz tartak, a nawet karczma.